5 kwietnia minister Mon podpisał umowę na zakup 250 czołgów Abrams M1A2 w najnowszej wersji SEP V3. Ich dostawy są przewidziane na lata 2025-2026. Całkowity koszt zakupu razem z pojazdami wsparcia, szkoleniem załóg i dużą ilością amunicji wyniesie 23,3 miliardy złotych, czyli około 6 miliardów dolarów. W celach szkoleniowych polskie wojsko otrzyma 28 czołgów Abrams starszego wariantu SEP-V2. Wobec przekazania Ukrainie czołgów T72 i PT91 Twardy, Abramsy znacząco wzmocnią polskie siły pancerne. Przyjrzyjmy się historii tych produkowanych i modernizowanych od ponad 40 lat czołgów. W latach 60. XX wieku armie Amerykańska i zachodnio niemiecka współpracowały nad jednym projektem, który miał zastąpić zarówno amerykański czołg M60, jak i niemiecki Leopard 1. Ogólnym celem było posiadanie jednej nowej konstrukcji z ulepszoną siłą ognia, aby poradzić sobie z nowymi radzieckimi czołgami, takimi jak T62, i jednocześnie zapewniając lepszą ochronę przed ich nowym 115 mm działem gładkolufowym i wysokowybuchowymi pociskami przeciwpancernymi typu HIT. Powstała konstrukcja MBT-70, zawierała nowe technologie w całej rozciągłości. Do 1969 roku koszt jednostkowy był jednak pięciokrotnie wyższy od pierwotnych szacunków, co spowodowało zawieszenie programu przez Departament Obrony. W oryginalnych wersjach Abramsy rozpoczęto produkować masowo w roku 1979 po kilkuletniej fazie tworzenia prototypów i testowania. M1 został zaprojektowany przez przedsiębiorstwo Chrysler Defense, które następnie zostało wykupione przez General Dynamics i przemianowane na General Dynamics Land Systems. Do roku 1984 wyprodukowano około 3000 200 sztuk modelu M1. W roku 1984 wyprodukowano 894 sztuki modelu M1 IP, w którym ulepszono opancerzenie, czyli zwiększono grubość przedniego pancerza wieży do około 960 mm, wzmocniono zawieszenie oraz dodano koszt transportowy z tyłu wieży. W roku 1985 rozpoczęto produkcję modelu M1A1, w którym zmieniono uzbrojenie główne z armaty m 68A1 na L52 kalibru 105 mm o gwintowanym przewodzie lufy, na armatę M256L44 kalibru 120 mm o gładkim przewodzie lufy, będącą licencyjną, nieco ulepszoną wersją niemieckiej armaty m 120 na L44. Inne zmiany obejmowały zmiany w konstrukcji wieży, montaż dłuższych skrzyni ładunkowych na burtach wieży, dodanie. Portu na niezależny przyrząd obserwacyjny dowódcy, powiększoną osłonę głównego celownika i inne pomniejsze zmiany. Produkcja czołgów M1 i M1A1 wyniosła łącznie około 9 tysięcy sztuk przy koszcie około 4,3 milionów dolarów za sztukę. W latach 1992-1993 do produkcji wszedł M1A2, w którym dodano niezależny panoramiczny przyrząd obserwacji dowódcy z kamerą termowizyjną, zmieniono włas i kopułę obserwacyjną dowódcy ze starej CWS na nową ICWS, dodano cyfrowy system komunikacji IVS. Dodatkowe źródło zasilania EAPU montowane na koszt transportowym z tyłu wieżny. Można je także montować na wszystkich wariantach M1A1. Na początku XXI wieku rozpoczęto zakrojoną na szeroką skalę modernizację M1A2. Wszystkie M1 i P, duża część M1 oraz 400 najstarszych M1A1 przebudowano do najnowszego standardu M1A2 SEP. Modernizacja zawiera w sobie. Unowocześnienie opancerzenia do trzeciej generacji pancerza wielowarstwowego, zawierającego płyty ze stopu zubożonego uranu, warstwami grafitu, materiałów ceramicznych, metali innych niż stal. Montaż systemów obserwacji termowizyjnej, filar drugiej generacji, montaż systemu klimatyzacji, dodatkowej jednostki zasilającej umieszczonej pod pancerzem, e, instalacji nowego, cyfrowego systemu kierowania ogniem czołgi M1A1 i M1A2 produkowane na eksport pozbawione zostały pancerza zawierającego zubożony uran podobnie jak większość innych głównych czołgów bojowych M1 Abrams posiada kompozytowy pancerz tylko na przedniej części kadłuba. Jednakże wieża Abramsa posiada kompozytowe opancerzenie zarówno z przodu, jak i po bokach. Ponadto boczne wartuchy przedniej części kadłuba są również wykonane z kompozytu, co zapewnia doskonałą ochronę balistyczną przed pociskami typu HIT. Kompozytowy pancerz Abramsa składa się z płyt z niewybuchowego pancerza reaktywnego NERA, umieszczonych pomiędzy konwencjonalnymi płytami stalowymi. Ochrona pancerza została poprawiona poprzez wdrożenie nowego specjalnego pancerza zawierającego zubożony uran i inne nieujawnione materiały i układy. Został on wprowadzony do produkcji w wersji M1A1 począwszy od października 1988 roku. Ten nowy pancerz zwiększył efektywną ochronę, szczególnie przeciwko pociskom o energii kinetycznej, ale kosztem zwiększenia masy czołgu, ponieważ zubożony uran jest 1,7 raza gęstszy niż ołów. Pierwszymi czołgami M1A1, które otrzymały to ulepszenie, były czołgi stacjonujące w Niemczech. Amerykańskie bataliony czołgów biorące udział w operacji Pustynna Burza otrzymały awaryjny program modernizacji swoich czołgów w pancerz ze zubożonego uranu tuż przed rozpoczęciem kampanii. Czołgi M1A2 zawierają pancerz wypełniony jednolicie z ubożonym uranem, a wszystkie czołgi M1A1 w aktywnej służbie również zostały zmodernizowane do tego standardu. M1A1, M1A2-SEP i wszystkie kolejne modele Abramsa posiadają zubożony uran zarówno w pancerzu kadłuba jak i wieżyczki. Paliwo i amunicja są przechowywane w opancerzonych przedziałach z panelami przeciwwybuchowymi, aby chronić załogę przed ryzykiem eksplozji własnej amunicji w przypadku uszkodzenia czołgu. Amunicja do głównego działa przechowywana jest w tylnej części wieżyczki z drzwiami wyrzutowymi, które otwierają się pod wpływem prądu, przesuwając się na boki tylko w celu wyjęcia naboju do strzału, po czym automatycznie się zamykają. Tusk to seria ulepszeń do M1 Abrams mających na celu poprawę jego zdolności bojowych w środowisku miejskim. Przedni pancerz czołgu jest znacznie mocniejszy niż ten po bokach, na górze czy z tyłu. W środowisku miejskim ataki mogą nadejść jednak z każdego kierunku, a napastnicy mogą zbliżyć się na tyle blisko, by niezawodnie trafić w słabe punkty pancerza czołgu. Modernizacja pancerza obejmuje pancerz reaktywny po bokach czołgu oraz pancerz listwowy z tyłu do zamontowanej na górze ładownicy karabinu maszynowego. M240B 7,62 mm dodano przezroczystą osłonę pancerza i system celownika termicznego, a wieżyczka zdalnej broni firmy Gungsberg Gruppen z karabinem maszynowym kalibru 12,7 mm zastąpiła oryginalne mocowanie karabinu maszynowego dowódcy czołgu. Zewnętrzny telefon pozwala piechocie na komunikację z dowódcą czołgu. System Tusk jest zestawem instalowanym w terenie, który umożliwia modernizację czołgów bez konieczności odwożenia ich do magazynów remontowych. Głównym uzbrojeniem wariantów M1A1 i M1A2 jest gładkolufowe działo M256 kaliber 120 mm zaprojektowane przez niemieckie zakłady Rheinmetall, na które fabryka General Dynamics wzięła licencję. I produkuje je w mieście Lima w stanie Ohio. Według producenta, najnowsza amunicja podkalibrowa pozwala skutecznie zwalczać aktualnie pozostające w służbie rosyjskie czołgi z odległości ponad 2 km. Teoretycznie dział M-256 posiada zdolność ostrzału samolot samolotów latających na niskim pułapie, jednak nie zostało to przetestowane w warunkach bojowych. Lufa działa, wyposażona jest w izolację termiczną, zmniejszającą odkształcenia powstające w związku z nierównomiernym przepływem ciepła oraz przedmuchiwacz usuwający szkodliwe dla załogi gazy powstające po strzale. Szybkostrzelność praktyczna wynosi 9 strzałów na minutę. M256A1 strzela różnymi pociskami. Podstawowym pociskiem APFSDS w Abramsie jest pocisk ze zubożonym uranem M829, który zaprojektowano w czterech wariantach. Pierwszy M829A1 znany jako Silver Bullet był szeroko stosowany w wojnie w Zatoce Perskiej, gdzie sprawdził się w walce z pancerzami irackich czołgów, takich jak T-72. Pocisk M829A2 APFSDS został opracowany specjalnie jako natychmiastowe rozwiązanie problemu zwiększonej ochrony rosyjskiego czołgu głównego T-72A, T-80U lub T-90 wyposażonego w wybuchowy pancerz reaktywny Kontakt-5ERA, ponieważ poprzednie pociski okazały się niezdolne do pokonania takiego pancerza. W późniejszym okresie wprowadzono pocisk M829A3 aby zwiększyć jego skuteczność przeciwko czołgom nowej generacji wyposażonym w pancerz Era poprzez zastosowanie wielomateriałowego penetratora, rozwój serii M829 jest kontynuowany, a obecnie do produkcji wchodzi M829A4 wyposażony w zaawansowane technologie, takie jak możliwość transmisji danych. W Abramsie pociski ładowane są ręcznie. Ponadto, poza tym, Abrams jest wyposażony w trzy karabiny maszynowe. 12,7 mm karabin maszynowy M2 zamontowany przy włazie dowódcy, który to posiada celownik o trzykrotnym powiększeniu. Drugi karabin 7,62 mm karabin maszynowy M240, zamontowany przy włazie ładowniczego na ruchomym wózku. I trzeci M240, kaliber 7,62 mm, sprzężony i umieszczony współosiowo z głównym działem. Na wieży zamontowane są także dwież wyrzutnie granatów dymnych. Abrams jest wyposażony w balistyczny komputerowy system kontroli ognia, który wykorzystuje dane użytkownika i dane systemowe z różnych źródeł do obliczania, wyświetlania i integrowania trzech elementów rozwiązania bal balistycznego: kąta natarcia typu amunicji i zasięgu celu. W celu precyzyjnego wystrzału z głównego działa. Układ napędowy M1 Abramsa składa się z wielopaliwowej turbiny gazowej Honeywell AGT 1500 o mocy 1500 koni mechanicznych i sześciobiegowej automatycznej skrzyni biegów Allison x 1103 b Hydrokinetic. Dzięki czemu jego prędkość maksymalna wynosi 72 km na godzinę na drogach utwardzonych i 48 km na godzinę w terenie. Po usunięciu ogranicznika prędkości na lepszej nawierzchni, możliwe jest osiągnięcie prędkości nawet około 97 km na godzinę. Jednak przy prędkościach powyżej 72 km na godzinę mogą wystąpić uszkodzenia układu napędowego, zwłaszcza gąsienic, i zwiększone ryzyko obrażeń. U członków załogi. Silnik ten jest przystosowany do zasilania wieloma paliwami, w tym olejem napędowym, naftą, dowolnym gatunkiem benzyny silnikowej oraz paliwem lotniczym takim jak JP-4 lub JP-8. Ze względów logistycznych, JP-8 jest uniwersalnym paliwem armii amerykańskiej, zasilającym zarówno flotę samolotów, jak i pojazdów. Australijski Abrams M1 A1 spala olej napędowy, ponieważ użycie JP8 jest mniej powszechne w armii australijskiej. Turbina gazowa okazała się dość niezawodna w praktyce i w walce, ale jej wysokie zużycie paliwa stanowi poważny problem logistyczny. Samo uruchomienie tej turbiny zużywa prawie 38 litrów paliwa. Generuje ona to 5355 Nm momentu obrotowego i spala aż 1480 litrów na 100 km. Turbina jest bardzo cicha w porównaniu z silnikami diesla o podobnej mocy i wytwarza znacznie inny dźwięk niż współczesny silnik czołgowy Diesla, zmniejszając słyszalną odległość dźwięku, przez co Abrams zyskał przydomek szepczący śmierć. Abrams może być transportowany przez samoloty C5 Galaxy i C17 Globe Master 3.